Tak sobie zacząłem rozmyślać o naszych imionach i nazwiskach, naszym i ja na ten czas. I mówię, kurde, tu jest sporo do omówienia. Skróćmy może do jakiegoś wątku o naszym imieniu i nazwisku. Sami zauważyliście, że jakby znikąd pojawił się temat naszych imion i nazwisk. I to właśnie w relacji nie między sobą, jako ja i mój kolega czy nieznajomy, to powstało w relacji ja i ogólnie pojęty system. Tak? Ludzie zaczęli tym się interesować swoim imieniem i nazwiskiem. Bardzo ciekawa rzecz, widzicie, jakby znikąd. I teraz zauważyli w tym szansę dla siebie, tak. Zauważyli narzędzie, zaczęli rozwijać to narzędzie, bo zwróćcie uwagę, że kiedyś nie było poruszonych takich tematów. Po prostu nie chodzi o wymowę. Tutaj nam chodzi o to, jak to jest napisane. Pojawia się taka sytuacja, że to narzędzie, zauważyliśmy, zaczyna pracować dla nas. Jeszcze za bardzo nie wiemy jak. Jeszcze tutaj nie mamy tej całej pewności, choć niektórzy już to wykorzystują w kontaktach z urzędnikami. Mówią tak, słuchaj no koleżko, pracowniku ty nam służący, jesteś moim służącym. Od tego zrozumienia się zaczyna, pamiętajcie, bo te osoby, które zaczynają mówić o imieniu i nazwisku, to już kojarzą o co chodzi, no nie? Że to jest służba etyczna, prawa, sprawiedliwa. I właśnie przemawia do osoby godnej zaufania. Chciałaby uzyskać coś dla siebie, można powiedzieć. A co? No właśnie, swoją wizję wolności, po prostu. Ludzie o tym opowiadają, o swoich doświadczeniach właśnie, że coś robią z tym swoim imieniem, nazwiskiem w stosunku do tych urzędników. A co robią? Właśnie. Zacznijmy tą historyjkę od jakiegoś arbitralnego początku. No po prostu urodziłeś się. Wtedy jak się urodziłeś, to nie byłeś świadomy tego, jak się nazywasz. Nadano ci imię. Pierwszą rzeczą, którą usłyszałeś o sobie, na przykład w moim przypadku, to nie był Rafał. Rafał to, Rafał tamto, Rafał, tylko Rafcio. Rafcio, dalej i tak dalej, aż potem już przestałem to słyszeć, tak? Teraz już słyszę cały czas Rafał. Ten Rafał chodził do szkoły. W tej szkole ten Rafał przez cały czas pisał tak samo, no nie? Pierwsze duże R, potem małe. Z nazwiskiem jest to samo. Te dzieci bardzo rzadko pisały z samych dużych liter swoje imię, nazwisko. Tak, jakoś to się tak nie przyjęło, że po pewnym czasie mówią, a wiecie co, wygodniej się pisze z samych dużych drukowanych liter. Właśnie nie, to jest mniej wygodne tak naprawdę. No możecie sobie sami sprawdzić, jak to jest, jakbyście mieli napisać ten sam tekst. Możecie sobie włączyć stoper, wziąć sobie jakiś dowolny, w miarę dłuższy tekst, żeby to można było zobaczyć różnicę i napiszcie go na dwa sposoby. Tylko i wyłącznie drukowanymi od początku do końca, albo po prostu te zdania piszcie tak, jak się uczyliście. Każde zdanie zaczyna się od dużej, potem lecimy małymi. I zauważycie, że większą łatwość mamy w pisaniu, sami wiecie jak. Pierwsza duża, reszta mała. To jest łatwość. Teraz jesteśmy w takim okresie, że zauważamy pewne rzeczy, że my jesteśmy w pewnych miejscach, na przykład na dowodach osobistych, napisani z dużych liter. Ktoś był taki dociekliwy, ktoś temu się przyjrzał, ktoś to zbadał, zauważył, że to nam służy. Co nam służy? No ta różnica właśnie, różnica nam służy. Taka iskra się pojawiła jeszcze do końca, za bardzo wielu z nas nie ma pewności, o co w tym chodzi. Niektórzy już korzystają i mówią, słuchajcie, słuchajcie, poszedłem takiego urzędnika. On się pyta, jak ja się nazywam, to ja mu mówię, jak się nazywam, ale jeszcze mu mówię, że ja to tak się piszę, pierwsza duża, reszta mała. Ty jako urzędniku, mój kochany, to zobacz, co to jest napisane, a ty, że tak lubisz dowody, pasjonujesz się dowodami, jesteś taki znawcą dowodów, wierzycielem dowodów. Ta, bo ten urzędnik ci nie uwierzy w to, co mu napiszesz nawet własną ręką, jak się nazywasz. On musi zobaczyć to, co nazywa dowodem, czyli jego systemową wiarą. Jak się idzie do takiego urzędnika, to się mówi, panie urzędniku, to jest wszystko z drukowanymi literami napisane, a ja jestem właśnie taki. Tutaj widzi pan tą niezgodność? Czy widzi pan, czy pan dostrzega te różnice? A ten urzędnik, mam cię w nosie, mówi.
Właśnie, i na razie na tym się kończy nasza pomysłowość co do pomysłu wykorzystania tego narzędzia, jakim jest imię, nazwisko. Ta my dla tego systemu jesteśmy od urodzenia aż do śmierci identyczni. Cały czas jest to imię, nazwisko, imię, nazwisko, imię, nazwisko, od urodzenia aż do śmierci. Zauważyłem taką ciekawą rzecz. Mamy taką tendencję w czasach transformacji do tego, że jak zmieniamy siebie, to też zauważyliśmy, że my nie jesteśmy cały czas tacy sami jak imię i nazwisko. W moim przypadku to było tak, że ja się nazywałem najpierw Rafcio. Teraz kanał mój to jest Rafi. Nigdy nie słyszałem w dzieciństwie, aż skończyłem 30 parę lat. Dopiero ktoś nazwał mnie Rafi. No nie, wcześniej się identyfikowałem w przeróżny sposób. Reagowałem na przeróżne nazwy o sobie. Nie tylko zaczynające się od R. Kiedyś to ja byłem chudy dla niektórych osób. Dla społeczeństwa, można powiedzieć, byłem chudy. Dla społeczeństwa szkolnego byłem sam stępniak. Dla kogoś bliskiego to byłem Rafcio. Teraz, odkąd słyszę Rafi, mnie to zaciekawiło. Rafi, tak sobie mówiłem do siebie. Nawet zacząłem coraz bardziej odważnie też w niektórych grupach prezentować się Rafi. Cześć, Rafi. Chociaż zawsze, jak pamiętam, i pewnie wielu z nas tak ma, że przedstawia się Rafał. W każdym towarzystwie Rafał. Poznajesz dziewczynę, Rafał. Jesteś gdzieś wśród nieznajomych, Rafał. Wśród znajomych, Rafał. Dobrze. Teraz się pojawiło to Rafi. Fajnie. Jak mi to brzmi w uszach? Mówię, to jest nawet przyjemniejsze niż słuchanie na przykład Rafał. Rafał, można powiedzieć, że to jest takie bardziej historyczne, chociaż dalej aktualne, ok, ale jestem Rafi. Załóżmy, spotykam się z systemem w sądzie. System do mnie Rafał Stępniak. Ja do systemu Rafał Stępniak, ale tak naprawdę od wielu lat ja nie słyszę niczego innego jak Rafi to, Rafi tamto, Rafi siamto. System traktuje mnie jako Rafała, chociaż ja już byłem Rafałem. Owszem, tak, ale pamiętajcie, że jeżeli to się zmienia, ewoluuje, czyli bliższe mi jest to Rafi, to tak naprawdę co ja mam wspólnego z Rafałem? Co? To jest kompletnie inny wyraz, widzicie? To jest kompletnie inny wyraz. Chociażby jak patrzysz na pierwszą dużą resztę małych i patrzysz z dużych liter na siebie, bo patrzysz na siebie, możesz sobie karteczkę położyć i napisać tak i tak i zobaczysz, co ci jest bliższe. Jeżeli tutaj widzisz, że jest różnica, kiedyś byłeś taki, a teraz bardziej identyfikujesz się jako taki, naprawdę się zmieniłeś. Ta zmiana jest dosłownie całkowita. Pamiętajcie, że jest tylko jeden moment kreacji, tu i teraz, tu i teraz, tu i teraz. Więc jeżeli tu i teraz jestem Rafał Stępniak, a tu i teraz jestem Rafi albo Rafi Stępniak, to jestem kompletnie, zupełnie inną osobą. Więc tak naprawdę nie chodzi o to, że ja coś zrobiłem. Tak naprawdę ja nigdy tego nie zrobiłem, ponieważ Rafi nigdy tego nie zrobił. Zrobił to Rafał, ale ja jestem Rafi. Rafi nigdy tego nie zrobił. Pamiętajcie. I teraz możecie zrozumieć to, co chcę wam powiedzieć. W każdym momencie swojego istnienia, niezależnie od formy i treści, w każdym momencie tu i teraz jesteście nowym ja. Nowe ja oznacza dosłowność doświadczeń, więc za każdym razem wybierasz czysto. Czysto to znaczy, że zawsze masz wolną wolę. Nie ma takiego przypadku w istnieniu, żeby tak naprawdę ktoś mógł narzucić tobie coś. To niemożliwe, bo nie ma prawdziwego zewnętrza. To o tym już było. To nie jest łatwe do zrozumienia, co wam mówię, że nie ma prawdziwego zewnętrza, jeżeli ty teraz patrzysz tymi oczami i mówisz, no jest. A ja ci mówię, że nie ma, a ty mówisz, jest. No to udowodnij mi, że nie ma, jak widzę, że jest. Właśnie. Widzicie, to jest ten umysł, który jeszcze potrzebuje dowodów. On potrzebuje dowodów, zanim uwierzy. W pewnym momencie będzie przełamanie i wtedy będziesz wiedział, co mówię.
Naprawdę. Skoro to jeszcze nie nastąpiło w wielu z nas, chociaż to za chwilę będzie, w skali ewolucji to jest chwila. Przełamanie, widzicie, też wchodzi w to, że zaczynamy wykorzystywać to narzędzie, jakim jest własne imię, nazwisko, własny podpis, własne to, co na kartce, ważne to, co mówisz. Kiedyś ruszaliśmy z tego momentu, jak spotykało się dwóch rycerzy na drodze, każdy z dumą mówił, kim jest. Rycerz zapytał, jak się zwiesz, rycerzu? A rycerz mówi, jam jest Piotr z Bełchatowa, a tyś, panie, kim jest? Rycerz mówi, Rafał Stępniak. Rycerz Piotr z Bełchatowa mówi, co? Co to znaczy Stępniak? Myślicie, że tak, co? Że od razu tak były imiona z nazwiskami? Nie, no. Nasz Piotr z Bełchatowa w tamtych czasach by się zdziwił lekko, no nie? Tak, chociaż w dzisiejszych czasach, widzicie, przylgnęło to do nas. I tutaj zaczyna się ciekawie, bo o ile moje imię i nazwisko jest w pewnym sensie narzucone mi, nie? Od urodzenia do śmierci, zauważyliście, że odkąd powstał internet, to się możecie nazwać, ja też, jakkolwiek chcecie. Każdy profil to może być twoją zupełnie inną nazwą, tak? Widzisz? Internet tak naprawdę spowodował to, że zaczynaliśmy się inaczej, nazywamy to logować, to jest twój login. Tak naprawdę to jest twoja wersja tam, gdzie jesteś. Dodaliśmy elastyczności, nie zdając sobie sprawy. To nam niesamowicie pomogło, ten internet i właśnie to, że chcąc, nie chcąc, masz do wyboru albo się logować, w moim przypadku jak Rafał Stępniak, albo sobie wymyślać. Właśnie. Wielu z nas zaczęło sobie wymyślać i z tymi nazwami się dobrze czuło, bo sobie nie zmieniało. Niektórzy sobie zmieniali, w porządku. Dodanie tej elastyczności spowodowało to, że zacząłeś patrzeć na to zupełnie inaczej. Czyli na co? Na swoje ja. No nie, i teraz zauważasz, wracając do tematu z imieniem, nazwiskiem, w tej konfrontacji z urzędnikiem, w tej dyskusji, masz gwarantowane, że wygrywasz, tak. Wygrywasz tylko, że jeszcze nie znaleźliśmy tej metody gwarantującej. Mamy już tą bliskość, owszem, ale nie mamy jeszcze tej metody gwarantującej. Tak naprawdę, jeżeli urzędnik przedstawi się, że on uważa ciebie, że ty jesteś z dużych liter i te litery nie mają znaczenia, czy one są duże, małe i tak dalej, że ważne jest, że pierwsze jest R, drugie jest A, trzecie jest F i tak dalej, i tak dalej. Litery się zgadzają, widzicie. Forma inna, no nie? Treść została, forma inna. To nie jest to samo. To jest dosłownie nie to samo. Albo gramy w grę w uczciwość, albo gramy w grę w przekonaniach. Urząd będzie cię przekonywał, że cokolwiek on nie zobaczy, jakąkolwiek czcionką z małych, dużych liter, jest to samo, co z samych dużych liter. No, z samej logiki widać, że nie, no nie? Więc tutaj widać, że nie, a oni się upierają, że to nie ma znaczenia, że tak. No to jest oszustwo. Oszustwo. No to jest po prostu oszustwo umysłu. Miałbyś taką na przykład grę, zagadkę. No bądź uczciwy w tym po prostu. Sam dla siebie bądź uczciwy. Napisz sobie w tej formie na jednej karteczce i napisz sobie na drugiej karteczce i tak sam siebie przekonaj, że to jest to samo. A teraz zrób inaczej. Napisz na jednej karteczce z samych drukowanych liter, na drugiej karteczce to samo z samych drukowanych liter. Pobaw się w tą samą grę i zapytaj siebie, czy to jest to samo. Powiesz nie, jak to jest to samo. Różnica będzie taka, że to jest ręka. Jakbyś chciał nałożyć jedno na drugie, no to tutaj będzie ta niezgodność, jeżeli chodzi o ten kształt. Ale to wszystko, ale ta cała idea, koncepcja, symbol, powiesz, że to jest to samo. Dobra, wnioski jakieś są z tego, co do was tutaj mówię? Warto się nad tym zastanowić, po prostu rozszerzyłem wam to troszeczkę. Tutaj jest wasze pole do popisu. Jak skorzystacie z tego nagrania dla siebie? Jaki pomysł wymyślicie na ten system w przypadku, gdy masz ochotę rozegrać to poprzez swoje imię i nazwisko? Tak. A zasada jest taka, że z systemem zawsze wygrywasz, ponieważ, zapamiętaj, twoja własna ważność jest ważniejsza niż jakiekolwiek przekonanie.
Jeżeli macie z dużych i z małych na jednej karteczce i na drugiej, ktoś ci mówi, że to jest to samo, to jest przekonanie. No nie? Witajcie po stronie pozytywnych przekonań. Tak. Jesteśmy pozytywnie przekonani, a system, pamiętajcie, skoro jest zbudowany ze strachu, to jest po negatywnej stronie. To są negatywne przekonania. No. System upadł, zanim się pojawił. Dzień dobry.